Rozmowa dnia. A dzisiaj przypominamy to Państwu Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stąd nasz dzisiejszy gość, Adam Klebowicz, Instytut Pamięci Narodowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Szanowny Panie, to jest część naszej najnowszej historii, której świadomość społeczna jest wciąż bardzo niewielka. Ja mam takie wrażenie, że jeszcze mniej wiemy i rozumiemy kontekst wszystkich tych wydarzeń. No tutaj szczególne zasługi w przywracaniu pamięci o antykomunistycznym powstaniu miał świętej pamięci pan profesor Janusz Kurtyka, szef Instytutu Pamięci Narodowej. To jemu zresztą w dużej mierze zawdzięczamy ten dzisiejszy dzień. Proszę powiedzieć, jakie wydarzenia przygotował Instytut Pamięci Narodowej w tym roku? W tym dużym zagadnieniu, jakim jest działalność podziemia antykomunistycznego w latach powojennych, rok temu przyjęliśmy takie założenie, że są jeszcze takie wydarzenia, czy takie duże obszary do zbadania, które nie dotarły do szeroko rozumianego społeczeństwa. Stąd w tym roku skupiliśmy się na konspiracji młodzieżowej. Co to znaczy konspiracja młodzieżowa? Konspiracja młodzieżowa lat 44-45 do 56 roku w dużej mierze rozwinęła się w latach 48-53, czyli w tej najczarniejszej nocy stalinowskiej. Wówczas, kiedy mordowano polskich bohaterów, Witolda Pileckiego, generała Fildorfa, możemy tutaj mnożyć i wymieniać bardzo wiele nazwisk, ci młodzi ludzie właśnie wówczas postanowili wystąpić przeciwko reżimowi. I ktoś zapyta, skąd ta inspiracja? Oni nie zdążyli walczyć w szarych szeregach, nie zdążyli walczyć w szeregach Armii Krajowej. Byli za młodzi, mieli byli dziećmi po prostu. Natomiast wówczas, kiedy reżim komunistyczny powiedział także tym środowiskom harcerskim, stowarzyszeniom katolickim, jakiemukolwiek niezależnemu życiu społecznemu toczącemu się w Polsce nie, to znaczy powstał ZMP jako odpowiednik sowieckiego komsomołu, wówczas kiedy harcerstwo niezależne przestało funkcjonować, właśnie wtedy powstają te organizacje. Wiemy o przynajmniej 1000 takich organizacji, ponad 11 tysięcy członków. Ktoś znowu już powie, to niewielka liczba jak na ówczesne społeczeństwo, ale jeżeli weźmiemy czas, kiedy to się działo, zresztą to ciągle jesteśmy na początku tych badań. W związku z tym przygotowaliśmy wystawę Zapomniane Ogniwo. Gdzie będzie można tą wystawę zobaczyć? Tą wystawę już dzisiaj w Warszawie otwieramy o godzinie 11 na krakowskim Przedmieściu, ale także w 14 miejscach w Polsce. Chodziło o to, żeby pokazać, jak jednak powszechny był ten opór i że on właściwie w każdym regionie Polski funkcjonował. W 14 miejscach w Polski, czyli tam, gdzie działa IPN, ale nie tylko, bo także w mniejszych miejscowościach, tam, gdzie po prostu działały te organizacje. Wówczas, kiedy myśleliśmy o tej wystawie, profesor Jacek Wołoszyn przygotował część merytoryczną. Mam tutaj ze sobą broszurę autorstwa Jacka Wołoszyna, właśnie Zapomniane Ogniwo, konspiracja młodzieżowa na ziemiach Polski 44-56. Pomyśleliśmy o tym, że trzeba z tym przekazem, z tą informacją wrócić do szkół, do tych miejsc, gdzie te organizacje działały. I zrobił się taki pomysł, żeby w kilkunastu miejscach, tam gdzie te organizacje działały, zawiesić tablice, pamiątkowe ku czci organizacji, które funkcjonowały w tych środowiskach szkolnych. Myśleliśmy, że... Czyli mamy wystawę, która też w 14 miejscach w Polsce będzie prezentowana. Mamy, rozumiem, tablice pamiątkowe, które znajdą się w szkołach, w których ta część historii, o której pan przed chwilą opowiedział, była no, szczególnie ważna i tam się w gruncie rzeczy też działa po części. A jakieś publikacje? Tych publikacji jak zwykle jest bardzo dużo. Można zacząć od książki, myślę, która będzie budzić dużo emocji, dużo dyskusji, ale to też o to chodzi. Michał Ostapiuk, biografia Burego, Raimunda Rajsa. Postaci bardzo, bardzo ciekawej z punktu widzenia tego, co się działo w czasie wojny i po wojnie. Człowiek no, o skomplikowanym życiorysie i
to też pokazuje, że takie tematy trzeba podejmować. Z całą pewnością będzie wielka dyskusja. Myślę, że Instytut Pamięci Narodowej w różnych miejscach przygotuje promocję tej książki i z całą pewnością dyskusję. Tak jak przy filmie Ewy Szakalickiej poświęconej kapitanowi Rajsowi Buremu, tak myślę, że wokół tej książki będzie na pewno sporo się działo. Ja się tak zastanawiam i tutaj też pana dopytam, czy to jest dobry pomysł, bo akurat ta postać, o którą pan wymienił, ona rzeczywiście budzi ogromne kontrowersje i zazwyczaj jest używana przeciwko temu dzisiejszemu świętu. Ja się zastanawiam, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł na to, żeby ten dzień zdominowany był poprzez dyskusję na temat kontrowersji. Wiadomo, w każdym wielkim ruchu powstańczym, a tak należy nazwać żołnierzy wyklętych, zawsze znajdą się i postaci, i wydarzenia, i różne okoliczności, w których można się dopatrywać działań, no czasami też nieetycznych, czasami też niesprawiedliwych, naznaczonych też po prostu jakimś złem. Natomiast tych kart, no, to jest tak, że przez całe lata, przez dziesięciolecia opowieść o żołnierzach wyklętych zdominowana była właśnie przez takie dyskusje. Natomiast przecież żołnierze wyklęci i powstanie antykomunistyczne w Polsce to potężna księga wspaniałych, zupełnie heroicznych i takich niebywałych wyczynów, czy nie lepiej zwrócić w tym dniu uwagę właśnie na te wydarzenia? Zwracamy uwagę na te wydarzenia, o których powiedziałem, czyli konspiracja młodzieżowa, bo to jednak jest 14 wystaw, 11 tablic w szkołach. Te tablice już w Tomaszowie Mazowieckim została zawieszona 2 dni temu. Wie pan na pewno, że świat medialny jest taki, że podchwyci te informacje, które są kontrowersyjne i to jest tak, że wszystko to, co jest pozytywne, zginie, zostanie przykryte dyskusją na temat tego, czy to był, mówimy teraz o Burym, czy to był człowiek, który dopuszczał się zbrodni, czy się nie dopuszczał i w gruncie rzeczy taki przekaz będzie dominował to święto. Tak jak pani mówi, z całą pewnością jest. To znaczy, że postacie, których życiorysach możemy się dopatrzyć pewnych kontrowersji, bo trudno, żeby nie było kontrowersji w czasie tak trudnym, jak lata powojenne, kiedy spór był bardzo ostry, kiedy była walka na śmierć i życie, powiedzmy sobie to szczerze. Nie, no trwała wojna. To nie był nawet trudno to nazwać sporem, bo spór to zakłada jakąś dyskusję. No tutaj trudno mówić, żeby Urząd Bezpieczeństwa NKWD prowadziły dyskusję z ludźmi, którzy chcieli, aby Polska była niepodległa. Ja nie mówię o tym sporze, mówię o innym sporze. Generał Fildorf nie chciał walczyć po powrocie z łagru, prawda? Nie chciał walczyć z bronią w ręku, ale nie odmówimy mu patriotyzmu i tego, że go zamordowano w bestialski sposób. Więc ten spór był o to, w jaki sposób Polska ma przetrwać, w jaki sposób ma walczyć, czy metodą walki zbrojnej, czy metodą, tak jak młodzież podjęła w większości takie działania samokształceniowe, propagandowe, antykomunistyczne z treści, wypisywanie haseł na murach, to było reakcja spontaniczna. Przywołałem Burego dlatego, że Instytut Pamięci Narodowej nie obawia się dyskusji, prawda? Oczywiście ma pani rację, że są środowiska w Polsce, które... Ja nie mówię, że ta publikacja to zły pomysł. Ja mówię tylko, zastanawiam się, czy moment jest po prostu wybrany właściwie. Tych publikacji jest tak dużo. Biografia chociażby Sergiusza Zenrama Kościołkowskiego, Fakira, niezwykłej postaci z egzekutywy wileńskiej, potężna książka i opracowanie Tomasza Balbusa. O każdej z tych książek możemy mówić. Kolejna publikacja poświęcona winowi w wolności i niezawisłości. Więc tych publikacji jest kilkanaście, które ukazują się mniej więcej w tym czasie. Tak jak mówię, my głównie skupiliśmy się na konspiracji młodzieżowej po to, żeby pokazać zapomniane ogniwo, coś, co w świadomości nie funkcjonuje, a także chodziło nam o to, żeby młodemu pokoleniu Polaków w ich środowiskach pokazać, że w ich szkole, w ich ławach szkolnych siedzieli młodzi ludzie, którzy, niektórzy z nich zostali zamordowani przez ten reżim komunistyczny. No właśnie, a my między innymi młodemu pokoleniu Polaków, ale nie tylko, przypominamy, że ten dzień, ta data 1 marca to jest taki pomysł był, żeby uczcić moment śmierci, wykonania wyroków śmierci na 7 członkach 4 Zarządu Głównego WiN-u. W tym dniu zginął między innymi Łukasz Ciepliński.
absolutnie niewiarygodna postać, wspaniały prawy człowiek, wielki patriota. Kto chce się bliżej przyjrzeć tej postaci, może też przeczytać te poruszające grypsy więzienne, które zostawił żonie i synowi. Naprawdę warto, wielkie wzruszenie. Adam Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej, był gościem Sygnału Dnia. Była to rozmowa dnia.